Cześć, witam Was Neox w dosyć innym filmiku niż zwykle. Dlaczego innym, to chyba widać. Cóż, na naszym kanale stuknęło już nam 200 filmików, zatem stwierdziliśmy, że warto byłoby coś z tym zrobić i iść do przodu. Zatem oprócz zapowiedzi, recenzji, plaskaczy, no teraz doszły takie nowe miniserie jak 60 sekund. Stwierdziliśmy, że fajnie by było, gdybyśmy zorganizowali jakieś mini let's playe lub żeby pokazać się od strony redakcji jako gracz, gdzie moglibyśmy pokazać się właśnie od strony tego, jak gramy, tylko nie tylko gameplaya, ale też, no, jak widać, naszej facjaty. Cóż, no mam nadzieję, że Kerlika uda mi się przekonać, aby od czasu do czasu także robił podobne materiały, a może razem nawet, to by było bardzo fajne. Jeszcze z nim na ten temat nie rozmawiałem, tak więc zobaczymy. No cóż, może przejdźmy do rzeczy. Na początek myślę, że zrobimy coś a la, to się prawdopodobnie będzie nazywało Dziennik Grasza. Może nieprawdopodobnie, tak nazwijmy ten filmik, że to jest Dziennik Grasza i akurat, no, zacznijmy od takiej gry, myślę, że większość Was zna tytuł DayZ, to jest mod do Army 2, o czym on jest, jak się w to gra, jak grać, żeby nie dać się zabić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będzie osobny materiał na ten temat, opowie Wam to wszystko Czarny. Ja natomiast w skrócie powiem Wam, jak wyglądało, bo ja wczoraj zacząłem generalnie grać, no, moje pierwsze spotkanie z DayZ, a było bardzo, bardzo bolesne. Zacznijmy od tego tak, jeżeli macie kasę, jeżeli Wam nie szkoda kasy, kupujcie Armę Plus, dodatek Arrowhead na Steamie, a to dlatego, że znika Wam problem tak, patchowania, update'owania i taki tam dupereli, że coś jest niezgodne z wersjami. No ja chciałem sobie zaoszczędzić, tak więc była promocja na jednym ze sklepów, też wersji elektronicznej gra. Kupiłem, no i tak, 6,5 GB Army 2, ściągało mi się 4 godziny, tak. Arrowhead waży tyle samo mi się ściągał. Jako ciekawostkę podam, że takie 6 giga by mi się powinno mi się ściągać około 30 minut, no, a że w sumie ściągało się 4 godziny, jedno 4 godziny, drugie, no to mamy 8 godzin. Więc w tym czasie można było ugotować obiad, posprzątać, jeszcze raz ugotować obiad na następny dzień, albo po prostu wyjść sobie na spacer. Jeżeli już to się zainstalowało, ok, mówię, odpalam. Zainstalowała się gra, błąd na końcu, serce. Problem z dwoma plikami, readme oraz manual, no to stwierdziłem, że ignoruj. No i dobrze zrobiłem, gra się odpaliła. No to instaluję Arrowheada. Arrowhead znowu się instaluje. W tle oczywiście muzyczka w instalatorze, który nie da się tego wyłączyć. Jest to iście irytujące, trzeba wyłączyć głośniki. A ja się rozmawiałem z kimś na TeamSpeaku podczas właśnie instalowania, no to trzeba było to przecierpieć. No okej. Nastąpiła instalacja, spoko. Wyskoczył błąd, Arma 2 wersja nie zgadza się. Super, instalacja zakończona pomyślnie. Fajnie, no to co? I odinstalowanie Arrowheada. Instalujemy bodajże 3 patche do Army. Później Arrowheada. Później do tego Arrowheada jeszcze kolejne 3 patche. Później instalujemy program Six Launcher. W tym Six Launcherze odpalamy i dopiero wtedy instalujemy DayZ. Później warto jeszcze zainstalować patche, beta patche do DayZ. Jak? Nieważne. No i w końcu odpalamy grę. Jak już grę odpalimy, a jeszcze do tego trzeba najlepiej dać jakiś, no nieważne, tworzymy skrót na pulpicie do gry i dodajemy, co tam dodajemy, do ścieżki poleceń jakiś tam ciąg, który wymuszał uruchamianie tam ilu rdzeni chcemy, ile tam mamy, 1,5 rdzenia na przykład i no i pamięć RAM. No dobra, startujemy. Żeby wbić się na serwer, nie zdziwcie się, jak będziecie mieli wczytywanie, jedno, drugie, trzecie, czwarte, po czym gra się zwiesi. To znaczy będzie dalej wczytywać niby, ale się już nie uruchomi. Zatem Ctrl-Alt-Delete, wychodzimy do pulpitu, zamykamy i znowu Ctrl-Alt-Delete, jeżeli się nie powiedzie, i tak w kółko i jeszcze raz w kółko. Cóż, no w końcu za 7. razem udało mi się uruchomić tą grę i powiem Wam tak, zdziwiłem się, bo tak, na YouTubie wyglądało to naprawdę strasznie, brzydko i w ogóle, a było ciekawie. I co? Wciągnęło mnie to, nie wiem dlaczego, bo ta gra jest specyficzna, nawet bym powiedział, że nudna się wydaje, jak ktoś patrzyłby obok, ale jak już się gra, wciąga, naprawdę wciąga. No, ale oczywiście nie byłbym sobą, jak ja bym czegoś głupiego nie wymyślił, czyli strollowałem sobie serwer. Jak to zrobiłem, po prostu zamiast tam siedzieć, czołgać się w trawie i tak dalej, stwierdziłem, że a co się stanie, jak zacznę biegać na pałę i... No, jak zacznę biegać na pałę, co się stanie? Cóż, no, myślę, że możecie zobaczyć teraz, jak to mniej więcej wyglądało. Chciałem pozdrowić tego pana na serwerze, pewnie mnie nie lubiał. No, ale trudno. No, w każdym bądź razie o Armie 2, DayZ powie wam więcej Czarny. My się widzimy już niebawem w następnym materiale. Widzimy, nie tylko słyszymy. Cóż, jak dalej to wszystko będzie wyglądało? Nie martwcie się, nie będę was zanudzał swoją facjatą. Myślę, że recenzje, zapowiedzi będziemy po prostu troszkę mieszać, tak żeby było dobrze, a w tym mam nadzieję wszyscy mi pomożecie. No. Tak więc dzięki za uwagę, no i żegna się z wami Neox, do zobaczenia, hej!